Szanowny Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Panowie Posłowie. Przede wszystkim dziękuję za tezę zawartą w pierwszej części pytania. Tezę mówiącą o tym, że dzisiaj spotyka nas rozmowa o fuzji, o łączeniu dwóch równorzędnych podmiotów. To, że wzywa Tarnów, nie znaczy o tym, że jest to docelowy podmiot dominujący. Często w naszych dyskusjach, również w dyskusjach ze stroną społeczną w ramach zespołu trójstronnego do spraw branży chemicznej, który spotyka się regularnie, pojawia się obiekcja mówiąca o tym, że Tarnów wzywa Puławy, w domyśle gorszy wzywa lepszy, mniejszy wzywa większy, podmiot, który był ratowany, wzywa podmiot, który nie był ratowany. Wszystkie te argumenty są nam doskonale znane. Ja również, podobnie jak w poprzednim pytaniu, postaram się w sposób maksymalnie merytoryczny, nie wykraczający poza moje możliwości, poza możliwości ministra Skarbu Państwa udzielić informacji. Przypomnę, że 13 lipca zakłady azotowe w Tarnowie ogłosiły wezwanie na sprzedaż akcji zakładów azotowych Puławy, akcji, które stanowią około 32% kapitału zakładowego spółki w ofercie po 110 zł za jedną akcję. Termin składania zapisów w odpowiedzi na wezwanie upłynął blisko 2 tygodnie temu, bo mówimy o dacie 16 sierpnia. To wezwanie, i tu jesteśmy zgodni z panem posłem, stanowiło realizację zaktualizowanej strategii rozwoju zakładów azotowych w Tarnowie Mościcach, którą zarząd Tarnowa ogłosił 13 czerwca bieżącego roku. Ta strategia założyła ambitne cele, zarówno operacyjne, jak i finansowe, które mają być osiągnięte przez dalszą konsolidację branży. Chcę powiedzieć wyraźnie, że minister Skarbu Państwa na tym etapie wyraźnie wspiera uaktualnioną strategię zakładów azotowych Tarnów. I teraz w wyniku odpowiedzi przez Kompanię Węglową na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Puław ogłoszonej przez Tarnów, udział Skarbu Państwa, liczony wspólnie jako udział Skarbu Państwa i Kompanii Węglowej w zakładach azotowych Puławy, obniżył się z 60% 57% do poziomu niespełna 51%. I tym samym wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że został spełniony pierwszy warunek służący konsolidacji wielkiej syntezy chemicznej. I dopiero wtedy możemy mówić o drugim etapie, czyli zbyciu przez Skarb Państwa pozostałych akcji w zakładach azotowych Puławy w ofercie wymiany akcji w drodze odpowiedzi na zapowiedziane przez zakłady azotowe Tarnów wezwanie. Odpowiadając na tezę zawartą w pytaniu pana posła, że to zakłady azotowe Puławy powinny być konsolidatorem branży, czyli spółką przejmującą zakłady azotowe Tarnów, chcę poinformować, że Skarb Państwa jako istotny, ale nie jedyny akcjonariusz obu spółek, znaczący uczestnik procesu konsolidacji, będzie tak nadzorował jej przebieg, aby była fuzją, to o czym również wspomniał pan poseł, dwóch równorzędnych podmiotów, a nie przejęcie. Czyli nie możemy mówić o przejęciu, o wrogim czy chociażby konkurencyjnym nastawieniu Tarnowa do Puław, ale chcemy ten proces z punktu widzenia właścicielskiego prowadzić tak, aby była to fuzja dwóch równorzędnych podmiotów. A wezwanie, o którym mówimy, trzeba traktować jako narzędzie
służące połączeniu obydwu grup, nie zaś jako mandat do dominacji którejkolwiek ze spółek. Też chcę powiedzieć, że w wyniku realizacji drugiego kroku konsolidacji, czyli zamiany akcji zakładów azotowych Puław na zakłady azotowe Tarnów, Skarb Państwa uzyska udział gwarantujący kontrolę nad nowo powstałą spółką oraz samym procesem konsolidacji. To, co warte podkreślenia, to to, że minister Skarbu Państwa we współpracy z doradcami, zarówno swoimi, jak i doradcami, którzy pracują na rzecz spółek chemicznych, analizuje niezależnie dwa aspekty konsolidacji, czyli ten aspekt prawny i aspekt operacyjny. I analizując aspekt prawny konsolidacji, minister Skarbu Państwa uwzględnił między innymi korzystne dla Skarbu Państwa zapisy zawarte obecnie w statucie zakładów azotowych Tarnów. A zgodnie z tym statutem, z tymi zapisami, dopóki Skarb Państwa posiada nie mniej niż 1/5 ogólnej liczby głosów, żaden inny akcjonariusz nie może podczas walnego zgromadzenia wykonywać prawa z głosu z więcej niż 1/5 ogólnej liczby głosów istniejących w spółce. I ten przywilej umożliwia zachowanie Skarbu Państwa kontroli nad spółką. Nie wiem, czy Pani Marszałek mogę kontynuować, czy... No, nieznacznie. Jeżeli chodzi o kwestię integracji operacyjnej, czyli obok tego aspektu prawnego, to chcę powiedzieć wyraźnie, że chodzi nam o optymalizację funkcjonowania grupy jako całości. Analizie zasadności zmian będą podlegały poszczególne obszary działań obu grup, to co pyta Pan poseł, w tym produkcji, działalności administracyjno-zarządczej, inwestycyjnej, logistycznej czy też polityki kadrowej. Zakładana maksymalizacja korzyści wynikających z konsolidacji wymaga, aby optymalizację aspektu ekonomicznego prowadzić niezależnie od analizy. No to jeszcze raz się tak mówmy, że ja panu ten czas wydłużę. Super. Przy tej odpowiedzi uzupełniającej.